Rybomania 2023 Poznań przed nami. Szybki skrót informacji, które chciałbym przekazać, co się będzie działo na stoisku Fundacji Ratuj Ryby. Po pierwsze, będziecie mogli sobie odebrać certyfikaty zaległe za adopcję sandacza. Wysyłałem maile do osób, które zaadoptowały. Bardzo mała część odpowiedziała. Są one do odbioru, są wydrukowane. Sandacze czekają na wpuszczenie. Jeżeli tutaj okręg Poznań kolejny raz będzie stwarzał problemy, zastanawiam się, czy do Odry ich nie wpuścić. Tam bardzo chcieliby tych sandaczy i są otwarte okręgi na taką współpracę i pomoc. No ale osoby, które adoptowały, musiały też odpisać mi na maila i zgodzić się na to, żeby za ich środki, zamiast do Warty, były wpuszczone sandacze do Odry. Sandacze, pierwsza rzecz. Certyfikaty jesiotrów z numerami, które już są w morzu, wszystkie i przeżyły Odrę do odbioru, również będą na stoisku Fundacji Ratuj Ryby. Projekt sumowy w niedzielę na głównej scenie razem z panem doktorem Andrzejem Kapustą będziemy omawiali telemetrię sumów. No i sam projekt, który niestety na razie słabo idzie. Nie wiem, czy nie chcemy, żebyśmy dwa pełne sezony badali wszystko, co dotyczy życia sumów, od tarła, przebywania, reakcji na zmiany pogody, reakcji na zmianę wysokości stanu wody, gdzie mają tarło, gdzie przebywają na co dzień, jak długo tam przebywają, ile kilometrów płyną, czy metrów za pokarmem i tak dalej, i tak dalej. Szereg niesamowitych rzeczy, zwłaszcza że osoba, która złowi tego suma, zapraszam do zgłoszeń na zlot przede wszystkim, żebyśmy mieli zainteresowanych, chętnych do połowu tych sumów, bo to jest najważniejsze. Taka osoba, która złowi tego suma i darczyńca nadajnika, będą mieli pełen zakres informacji dotyczących, gdzie konkretnie ten sum w danym momencie przebywa. Także łowca, który by chciał jeszcze raz go złowić i zmierzyć go jeszcze raz, co jest bardzo ważne dla badań, bo sprawdzimy przyrost naturalny. Co dalej? Sandacze, sumy, gniazda. No, z gniazdami nie wiem jeszcze, bo na razie nie dostałem pozwolenia od okręgu. Dostałem pozwolenie od Wód Polskich, a od okręgu nie. Nie wiem. Bardzo dużo gadżetów, szkoły, okręgi, stowarzyszenia, szkółki wędkarskie, które by chciały brać udział we wspólnym projekcie dotyczącym budowy parku edukacyjnego, takiego ichtiologiczno-ekologicznego dla swoich podopiecznych. Serdecznie też zapraszam na stoisko. W piątek będzie prelekcja na scenie głównej dotycząca jesiotrów i chociaż części projektu związanego z restytucją, w której Fundacja Ratuj Ryby bierze czynny udział razem z Instytutem Rybactwa Śródlądowego i wszystkimi krajami z projektu HELCOM, krajami nadbałtyckimi, które od kilkudziesięciu lat pracują nad uratowaniem tego gatunku i przywróceniem go do naszych wód. Serdecznie zapraszam. Piątek będzie na scenie głównej. W niedzielę na scenie głównej projekt dotyczący sumów. Serdecznie zapraszam do zgłoszeń osoby, które są zainteresowane projektem, do obejrzenia filmów na YouTubie. Bo być może będzie taka sytuacja, że nie będzie możliwości ze wszystkimi się spotkać i porozmawiać pojedynczo, więc zgłoszenia na adres fundacja@ratujryby.pl. No będziemy świętować parę rzeczy, ale to niespodzianki. Zapraszam wszystkich patronów na stoisko Ratuj Ryby, bo mam osobne takie gadżety, upominki za to, że wspieracie. No i zapraszam do zgłoszeń i to jest już bardzo bliski czas, bo kwiecień na sprzątanie brzegów Warty, Odry oraz wszystkich brzegów, jezior i rzek w Polsce. Jest bardzo dużo zgłoszeń, można wspierać tą akcję w Poznaniu. Tutaj potrzebuję niestety dosyć dużo środków, żeby zorganizować samodzielnie tą akcję w Poznaniu z partnerami, którzy się dołączają, ale też proszę wszystkich innych zainteresowanych o wsparcie oraz udział w swoich ulubionych miejscach, żebyśmy wspólnie oczyścili kawał środowiska naturalnego, zwłaszcza, że ono jest związane ze środowiskiem wodnym. Sandacze certyfikaty do odbioru, jesiotry certyfikaty do odbioru, niespodzianka dla patronów, dużo gadżetów, scena główna,
piątek projekt dziesiątrowy i śledzenie z dużym sukcesem i odprowadzenie tych ryb od Uniejowa przez Wartę do dalej, żeby płynęły w kierunku morza, w którym już są od dawna. Parki edukacyjne, kilka nowości, między oprócz czapek już starej edycji jest jedna koszulka i kilka ciekawych rzeczy. Rybki oczywiście do kupienia. Całość idzie na, w tej chwili na sprzątanie brzegu Warty, gdzie to jest najbardziej potrzebne. Niestety osobna zbiórka jest na sumy. Serdecznie zapraszam do zainteresowania, bo na razie to słabo idzie i zastanawiamy się, czy chcemy tego projektu. Pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że będziemy mogli się spotkać nareszcie face to face, nie tylko w tym internecie. Rybomania 23 Poznań. Ratuj ryby od samego początku na wszystkich edycjach. Serdecznie zapraszam.